Kasiu, serial z Playera trafia do TVN-u. Czy ty w ogóle jesteś osobą, która ma w domu telewizor? Oczywiście, że mam telewizor w domu, oglądam telewizor. Ma to jakieś znaczenie? Ma to znaczenie. Wiesz co, jestem przywiązana w sumie do telewizji i bardzo lubię oglądać to, co jest w ramówce aktualnie. I gdzieś tam, może nie jest to centralny punkt mojego salonu, ale rzeczywiście lubię wiedzieć, co się dzieje, czyli bardzo często oglądam newsy, no i te nowości serialowe. A jakim wyzwaniem jest dla ciebie udział w tym projekcie? Co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze, mamy to, jest dla mnie chyba, znaczy zdjęcia zakończyliśmy już bardzo dawno temu. Najtrudniejszy był chyba, była presja czasu, bo my bardzo szybko nakręciliśmy ten serial. Mieliśmy dosłownie 13 albo 14 dni zdjęciowych. To też było ze względu na pandemię, czy zupełnie inne sprawy? Pandemiczno-finansowe, różne, że tak powiem, różne rzeczy tak skróciły ten czas. Więc to było dosyć trudne, ponieważ rzeczywiście mieliśmy dużo materiału do nakręcenia w bardzo krótkim czasie, więc to było duże wyzwanie, bo trzeba było cały czas trzymać energię, trzymać świeżość, trzymać tematy, więc to było trudne, ale poza tym to same przyjemności. Temat macierzyństwa, właściwie rodzicielstwa chyba można powiedzieć, poruszacie w Mamy To. Czy ty uważasz, że to jest jeden z ważniejszych tematów, który teraz powinniśmy poruszać? Mówię o tym dlatego, że na Instagramie często przedstawiamy tę rzeczywistość jako taką cukierkową. Ja myślę, że jest absolutny baby boom teraz i jest bardzo dużo młodych matek, młodych tatusiów, dużo młodych rodziców. Bardzo wielu szuka też jakiejś swojego serialu, swojego takiego odpowiednika serialowego, swojej aktualnej sytuacji życiowej i to właśnie było naszym pomysłem. Chcieliśmy zrobić serial właśnie dla młodych rodziców, od młodych rodziców, dla młodych rodziców, żeby mogli się utożsamić z naszymi bohaterami, żeby to nie było oderwane od rzeczywistości, żeby to było bardzo blisko nas, blisko ludzi. A czy dostałaś jakiś taki feedback, który wywołał w tobie jakieś większe niż zwykle emocje, czy to wzruszenie, czy to rozbawienie, bo na pewno wiadomości od widzów były? Tak, było sporo tych wiadomości. Zazwyczaj dziewczyny pisały, wiem co czułaś, albo czuję dokładnie to samo, wiem co to są bezsenne noce, wiem co to sen na jawie, wiem co to zatracenie własnej osobowości, zgubienie siebie i trochę o to chodziło właśnie, żeby dać ludziom jakąś taką namiastkę ich rzeczywistości, które mogą się odbić jak w lustrze. Szczególnie w tych trudnych czasach. Zasięgnąłem też informacji, że miałaś przyjemność wziąć udział w Bridget Jones, no więc musi paść pytanie, czy ty w ogóle myślisz dalej o karierze zagranicznej, bo niektórzy to łączą. Tak, cały czas myślę o karierze zagranicznej. Mam świetną agencję w Londynie, pracuję w Londynie już od wielu, wielu lat. Mam na swoim koncie udział nie tylko w Bridget Jones, ale również w serialu Press czy Ojciec Brown. No i cały czas tam się rozkręca. Myślę, że jeżeli nie przeszkodzą pandemiczne obostrzenia, to niebawem tam wrócę też na plan. A czy tam jest trudniej w tym biznesie? To jest ciężkie pytanie. Tamten rynek jest... Inaczej? Jest inaczej. Tamten rynek jest zdecydowanie większy, ale czy łatwiej, czy trudniej, ciężko mi powiedzieć. Ja jestem w jakiejś niszy, bo jestem z Europy Wschodniej i gram dziewczyny z Europy Wschodniej, więc jest to jakaś nisza też, nie wszystko mogę zagrać. Ale z drugiej strony jest to też fantastyczna szuflada, bo jeżeli chcą dziewczyny z Europy Wschodniej, to jestem właśnie ja. Zapraszamy w takim razie na Mamy To i na inne projekty. Śledźcie Kasię w sieci. Dzięki.